Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem oczywiście Perkins120. Dzisiaj, jak widzicie, gramy Farminga 17. To jest już trzeci odcinek bodajże z tej serii. Czyli Polska wie single player, na której gram singla. Także co? Ostatnio była orka, a dzisiaj będzie bronowanie. I dzisiaj jest nowot, bo ja to nagrywam na streamie. Także. Okej, RMK, fajny poniedziałek. Dobra. Także no. Jesteśmy na streamie. Pozdrawiam stream i widzów, którzy to oglądają. A nie byli na streamie, a szkoda. No, więc my sobie dzisiaj będziemy bronować to 30. Widzicie, brakuje tutaj tu czegoś. Brakuje, no tak, brakuje. Tutaj powinien być tur. Ale go nie ma. A czemu? Bo go zdjąłem. Zdjąłem i jak ostatnio miałem umytą 30, ale zrobię to dzisiaj. Zrobię to dzisiaj. Musi być piękna 30. Teraz ten brud dawał jej uroku. Dobra. No, także ja jeszcze muszę tylko zrobić coś tutaj, pogłośnić. Tak na pół. I farminga podgłośnić. Okej. Dobra. Także no, teraz lecimy. Odpalamy. No, kiedyś na streamie to napiszcie, czy jest za głośno, czy za cicho, nie? Może być też. A jak ostatnio nagrywałem, to było tak w miarę. No. Więc jedziemy ten. Potem zawieziemy wodę. I pokażę wam nowo ten. Co zrobiłem. I kolejny odcinek będzie to sadzenie ziemniaków. Będzie to sadzenie ziemniaków. Kolejny odcineczek. Widzicie, 11 litrów mi zostało. Już niewiele, w tej 30 mam paliwa. No, zawieziemy tutaj tą wodę i zawieziemy potem wodę, tylko nie krowom, tylko cielakom. Bo zrobiłem trochę nowo, zmieniłem tam trochę. Zrobiłem taki lekki przedział dla cielaków. No. Oze. Dobra. No. Także jedziemy. Bronujemy czyli te pole i potem zawieziemy tą wodę, tak? No. Jedziemy. Bronujemy, a scena bronujemy. No, także dzisiaj 30. To nie jest, to jest chyba pierwsza praca 30, taka mocniejsza na tej serii, tak? Więc bronowałem wcześniej, ale poza odcinkiem na streamie. Na tym streamie, na którym teraz jestem. Który teraz robię, poza jestem. Masakra. No. Mam nadzieję, że ogląda ten film jakiś widz, który był na streamie przy okazji tego samego dnia. Mam nadzieję, że to ogląda. No. Jakby ktoś nie wiedział, ten stream był, jest, który jest dzisiaj jest piątek, 19. 19 stycznia jakby to, nie? To jest, ale wy to zobaczycie pewnie, trochę później. Wy to zobaczycie, pewnie gdzieś, nie wiem. W następnym tygodniu pewnie gdzieś. Tylko nie wiem dokładnie jeszcze którego dnia. Może w środę? Nie wiem. Zobaczę. Dobra. Bronujemy dalej. No. Także ten Tegas. No. No dzisiaj nie ma za bardzo jakiegoś tematu do rozmowy. Ostatnio był z Aeroxem, ale dzisiaj go nie ma, bo chłopak w szkole jest. A ja mam akurat ferie. No sorki za jakieś takie scinki gry. Albo za spadki FPS-ów czasami. Ale no streamuję i nagrywam, tak? Komputer ma trochę w dupę. Więc żebyście wiecie.
Gdybyście po prostu nie pisali, że jakieś lagi czy coś, nie? Ale takiego przypadku jeszcze nie miałem. Nie, miałem, to się laguje, się zaczyna, ale chyba raz tylko. I to jeszcze na moim komputerze, gdzie były lagi. Tam jest pięknie, fajnie, na tym się gra. Na tym kompie. No. Radzim Franek. No. No i niestety nie mam tu radia w 30. Szkoda. No było, ale przyszedli jakieś cygany i ukradli mi. Ukradli mi 30 z radia. Aby sobie posłuchać te radia. Ale no niestety, no cygany cyganami, nie? Głupie cygany. Ale w Zeturze mam, więc jak będzie odcinek w Zeturze, tu będziemy sobie słuchać muzyczki. Pewnie. No, na pewno tak. Będziemy słuchać sobie muzyczki w Zeturze. Bo mam radio. Zetora mnie nie okradli. I nie okradną. Wszystko mogą okraść. Tylko z radia. Ale Zetora to by ukradli. Normalnie całego Zetora by ukradli. A 30? Tylko radio można ukraść. 30. Tylko radio można ukraść. Tylko radio w 30. Samej 30 już nie ukradną. Nie mają, kurde. Nie mają tyle rozumu. Żeby 30 mi, kurde. Żeby 30 mi kraść. Zetora by ukradli. Dlatego go garażuję. Dlatego Zetora garażuję. No, odcinek długi nie będzie pewnie. Nie zapowiada się przynajmniej na długi odcinek. Ja chciałem powiedzieć, że te odcinki z tej serii będą tylko w pierwszej kamera, tylko pierwsza zazwyczaj będzie tylko, tak? No to czasami będzie druga. Tak, tylko pierwsza kamera będzie, czyli w ciągniku. No patrzę, umyłem 30 już jest, kurde, już się brudzi, no. Głupie pola. Ja tu sobie naprostuję, bo muszę. Dobra. Sobie trochę naprostuję. Dobra. No. Mam nadzieję, że dźwiękiem jest wszystko dobrze, że mnie dobrze słychać, że grę dobrze słychać. Kiedyś tak miałem, że nagrywałem i się nic nie nagrało. No. Miałem kiedyś takie coś, ale się wkurzyłem wtedy, no. Dźwięk mi się nie nagrał i się wkurzyłem normalnie. Nie nagrywałem wtedy przez jakiś czas. A to jeszcze, jak miałem jeszcze stary mikro. Czy ty mikro to o. Takie czas chyba się nie zdarzy. Wkładzie ten mikro nie ma funkcji mutowania się. Mutowania, tak? Tego mikra. Wkładzie nie ma tej funkcji. W moim starym mikro była taka funkcja. A przy tym niestety nie ma. No i szkoda trochę. Takie mikro. Dziwne, by takie mikro nie ma, tak? Ale no. Nie ma co, tak? Nie ma co narzekać. Wiecie co, potem jeszcze raz umyjemy tu 30, żeby była ładna. No. Ostatni przejazd. Trochę są nie do ciągnięcia, ale pięknie nie musi być. No. To ten, jak będzie się siać, to tam ten siewnik ma zrobić taki kultywator. Taki mały z przodu, więc się poradzi. No. Więc jedziemy dalej. Znaczy teraz jedziemy do domu, odstawimy bronę. Na podwórku odstawimy bronę. Czemu nie na placu? Nie, bo tę bronę muszę trochę przerobić sobie. Znaczy je trochę naprawić, bo kilka zębatek mi pourywało. Bo wcześniej jak brunowałem, to kamienie się trafiły.
Szczęście, że kurde, jak orałem, to nie natrafiłem na te kamienie. Jak już skibałem, pewnie przelazło. Ale już między bronami już nie przeszło i pomagało mi, kurde, tych kilka. No i zrobię bida, muszę pospawać. Trochę słabiej, słabiej brunuję, nie? Trzeba pospawać te brony. Kiedyś mi zdaje, że sobie je przedłużę. Zrobię jeszcze po jednej pewnie, na lewo i prawo. Trochę je przedłużę sobie. Muszę kiedyś kupić palety i na te br i brony na palety kłaść. Tak samo pułki i tak dalej na palety kłaść to wszystko, bo to se niszczy, nie? Jak należy mi ten, to se kurde niszczy trochę. Trochę te brony by się przydało kurde odnowić kiedy. Stare, porzeźbiałe, masakra. Zgasimy i sobie to wszystko umyjemy. No, trochę mokra będzie, ale niestety. Trzeba będzie przeżyć, nie? Pięknie ją umyć. Koła też. Silnik tak samo. No, koła i tak zaraz się pobrudzą. Ale nic nie jest. Dobra. Nic nie jest, jak to umyję. Dobra, podczepię jakoś. Wow, mokro. Mokro trochę. Kabinę muszę do niej zabudzić kiedy. Mam taką kabinę, taką ruskową kabinę mam. Muszę ją założyć kiedy. No ale że nie ma czasu, kurde. Może jak już podlasiewam. Jak już zasiewam, to ją założę. Może jak będę właśnie ten, to może ją założę już. Dobra. Gdzie będzie gitara? Ło, jak usiadła. 2000 litrów, no trochę jest tego. Trochę tego jest, dobra. No to jedziemy. Odstawimy. I będziemy kończyć. Przyjadę sobie, będziemy kończyć wtedy. No. Szczelna jest ta beczka, kurde. Się woda ani trochę nie ubywa. No ale 30 trochę ciężko ma, trochę waży to. Ty, naprawdę ciężko ma. Ty, trzeba zobaczyć, czy nie ma ten flaka w oponie którejś. W ciągniku albo w beczce. W ciągniku to nie ma. W ciągniku nie, w beczce pewnie jest flak jest. Kurde. Potem muszę zobaczyć, bo teraz już się będę się cofał. Masakra, no. No jak widzicie, trochę majsterkowałem tutaj, tak powiem. Trochę pozmieniało się. No. Tak się jest płot. No płot. Drut. Drut, który płotu. Znaczy taki prętów. Trochę mi zabrakło tego drutu. Ale tak, tutaj mam normalnie pastwisko dla krów. Tutaj przede mną jest pole. Gdzie będę miał buraki, bo to buraki, chcę powiedzieć. Gdzie będę miał, tu będą ziemniaki. Tu będą ziemniaki, a dalej będą, cielaki, tak? Dalej będę cielaki trzymał. Dalej będę cielaki trzymał. Cielaki trzeba gdzieś trzymać, bo, a z krowami tak trochę nie za bardzo dla mnie trzymać. Bo ja puszczam to z razem z bekami, nie? Tam, żeby wiecie, co się nie stało, nie? Także, takie wiecie. Takie coś. No i 9 litrów, no. Trochę mało paliwa mam. Ale jeszcze da radę.
Jeszcze to wiosnę może jeszcze nie będę tankował. Będzie przydało, kurde, bo nie tankować, tak? No. Także no. No teraz się teraz baguję. Muszę drugą kamerę odpalić. O, dobra. No, tutaj ta zamóczka chyba nie przyjdzie. Widzę, zaje przynajmniej. Ja nie będę zamykał. Jeśli ziemniaki posadzimy, to ale to w kolejnym odcinku sobie to porobimy, te ziemniaki. Bo trzeba, i to w kolejnym odcinku będzie. Tak, normalnych siewów nie będę pewnie, nie będę nagrywał, tylko pewnie ziemniaki nagram, jak siadę ziemniaki pewnie i to będzie tyle. Nie będzie chyba więcej, bo mi się zdaje, że nie ma co więcej filmów siewów robić, nie? Przynajmniej mi tak się zdaje, bo to nie będzie miało sensu. Serio? No jeszcze trochę przydało, bo ten szląg nie da rady. Troszeczkę. Dobra, teraz da radę. Tak się odczepiamy. No. I to trochę muszę obciążyć, które naprawić, bo co się ostatnio właśnie z tym dzieje? Jak brunowałem, jak zacząłem brunować, to już tak zawodem, bo coś jest nie tak z tym. Także sobie to na kolejny odcinek pewnie zdemontuję. Ziemniaki pewnie sobie zasadzę zetorem. Tylko żeby właśnie tą 30 zrobić już jak będę zbierać ziemniaki, nie? Albo redukował też. Jak już będę redełkował, to by się przydało, żeby ta 30 była sprawna, nie? Ta 30 by była sprawna wtedy. Bo niesprawna 30 na redełkowaniu to by było słabo, bo ten czołg tylko mi się szczeliny mieści, nie? Redliny, sorry, redliny. Te redliny mi się tylko właśnie 30 mieści, bo zetor to za szeroki jest. Zetor za szeroki. Także ja to sujeckie, która będę właśnie robił. Bo wizualnie jest fajnie, ale mechanicznie trzeba ją zrobić. Także pewnie odcinku, która nie będzie z nią w roli głównej. Ale za jakiś czas, jak już naprawię, to będzie. No, ja tak za bardzo tego podnośnika nie męczę. Bo za bardzo nie męczy i tak. No ale by się przydało, nie? Zrobić to. No. Także ten Teges. Myślałem, że nie zatrzyma się. Ogólnie ostatnio myślałem nad zakupem 60, czyli trzeciego ciągnika. Bo jak się zaczął, się przód ten podnośnik zobaczyłem. No to trochę przestraszyłem. Bo bym chciał, żeby ta 30 była sprawna, nie? Bo mam jeszcze do niej tura. A nie chcę, by silnik mi na przykład padł. Nie. Także ostatnio rozglądałem sobie lat 60 jakoś. I taką fajną znalazłem, nie? Trochę starą do zrobienia, ale taką fajną, czyli bym ograniczył do 30, nie? Wtedy nie robiłbym tak dużo tą 30, bym trochę ograniczył, bo tak tur jest bardzo ważny, a nie chciałbym, żeby ona się rozkwiczyła, nie? Mogę gospodarz dużo rzeczy robić turem. Czy u krów, czy coś, nie? To dużo turem robię właśnie. I ta 30 bym służyła tylko właśnie do takich różniejszych rzeczy, jak nie wiem, właśnie jak
Jak, no to takich nic związanego z turem, może do właśnie wodzenia wody, albo nie wiem, rozsiewania nawozu, takich prac, tak? Albo do ziemniaków też mogłoby być wtedy. Bo tak to, no trochę ona ma dupę, nie? Znaczy, jak na taką farmę, no to nie ma, bo jak źle to robi dużo. No ale powiedzmy, jak ja zbieram belki, no to przyczepą 30 wozy, nie? Bo z torem, no tora bym właśnie też tak, bo ta przyczepa naprawdę trochę waży. I za tor pytał ją rady, jasne. Tylko chodzi o to, że on ma tak w dupę, nie? Ostro. Do belek, to ja zazwyczaj biorę właśnie 30. I też ona ma trochę to w dupę, i taka 60 by mi naprawdę się przydała. Muszę jeszcze rozwijać, bo jak wiecie, mam pieniądze, mam 55 tysięcy, a ta 30 dużo nie kosztowała wcale. Tylko to po prostu do zrobienia, tak? Wizualnie i trochę mechanicznie. A taki belek, albo to takie przyczepy, no to by była akurat spoko, nie? Do tego to akurat zetorę muszę. Bo zetor mocniejszy, 60 by się dała radę. Taką przyczepcą opierającą. Miał takie właśnie ogrebienie, przedąsanie, nie? No takie rzeczy by się przydała, taka 60. Tak, że muszę o tym pomyśleć jeszcze. Bo jak widzicie, owijarka, no jest na silnik, więc powijałem nic. Więc co, muszę o takim czymś pomyśleć. Jest on właśnie ostatnio, te siłowniki mi padały. Dlatego zdjąłem ten tur i muszę to zrobić. Także no. Jakie mam zaglądanie? Jest. Filmu mamy 22 minuty, więc jakie mam zaglądanie? Widzimy się oczywiście w kolejnym ciekawym kanale. Kończymy. Do zobaczenia, na razie. Trzymajcie się. Cześć.